Łukasz, tu Michał. Dziś chciałbym wam pokazać moją nową replikę G36. W skład wchodzi replika, magazynek, bateria, akumulator, wycior. No i to wszystko, pas własny. Regulowany hobab. Magazynek hobab, pojemność 300-400 kulek. Magazynek wyjmujemy naciskając ten przycisk. Potem podkręcamy. Trochę będzie kręcenia, bo jeszcze żadnej kulki. O, dobra. Dobra. Tu mamy dwie puszeczki. W jedną będę strzelał seryjką, w drugą będę strzelał trybem pojedynczym. Częściowo są wypełnione piaskiem. Tu mamy oczywiście blokadę, tryb pojedynczy, tryb ciągły. Dobra, to zaczniemy od trybu pojedynczego. Chodzi tylko o odległość. Taka odległość tarczy. Jeszcze nie. Jeszcze kulek nie pod... O właśnie teraz. No. Jeszcze trochę podkręcimy. Jednym słowem masakra. Teraz będzie tryb ciągły. Na puszeczce żubra. Nie tak blisko, bo zostanie. Ja gdzieś taką odległość będzie jak przed chwilą. Podkręcimy trochę. Nie podkręcimy trochę. Kurde, to słabo podkręciłem. Dobra. Dobra, zobaczymy, co z tą puszeczką się stało. No to w ogóle już ten, masakra się zrobiła. A teraz może z bliska postrzelam. Ty się z takiego bliska weź ręce. Ręce weź. W terenie broń dobrze się sprawuje. Na mojej pierwszej strzelance z tą oto bronią miałem staty 10 zabić na 3 zginięcia. Tylko potem mi się akumulator rozładował i była lipa. Akumulator starczy na jakieś 4-5 godzin gry. Akumulator wkładamy do tej części pistoletu, ściągając ten bloczek, o ten. Zasuwamy, wkładamy baterię, zasuwamy. Co wam jeszcze mogę o tym powiedzieć? Kolba składana. Na przykład do pomieszczenia, kurwa, okulary. Na przykład jak chcemy do pomieszczenia wejść, żeby nie była taka długa, to składamy. Wychodzimy, rozkładamy, strzelamy. Na przykład tak. Nie wiem, czy wam pokażę może z buteleczkami, co się dzieje. No pokażę wam, co się ze szklanymi butelkami dzieje. Ale to na jednej butelce. Po perle zielonej. Dobra, tego nie powiem. Puszeczkę weźmiemy. Tylko teraz kamerzysta niech się odsuń lepiej. Bo kulki się na początku będą odbijać. Nie tak daleko, ale może być. Dobra, tak się starczy. Tylko że teraz w bliższej odległości, ponieważ to nie jest taka mocna broń. Co się z tym stało? No, lekko się jest. Nie wiem, czy kulek mi w przypadku nie zabrakło. No, kulek zabrakło, ale mniejsza już o to.
Nie wiem, no i to będzie chyba wszystko. Replika kosztowała mnie 435 zł. Na placu Zielińskiego we Wrocławiu, pabilon numer 38. Polecam ten sklep. Repliki różnego rodzaju, od broni bocznych do snajperek, w tym większość to elektryki, MP5, M4, no różne bronie. Więc zapraszam do tego sklepu. Kulki, które używam do tej repliki, to są 25-gramowe, tak, 25-gramowe, to ja na kilogramy kupuję, 24 zł za kilogram. Do tego kupiłem od razu dwa magazynki, nie mam ich niestety przy sobie. No, to by było chyba na wszystko. No i nara.